Wbrew przewidywaniom pesymistów, w Augustowie powstało Centrum Aktywności Senioralnej. Imponujący ośrodek otworzył drzwi dla osób pragnących towarzystwa innych osób, aktywności fizycznej w komfortowych warunkach i miejsca, w którym możliwe będą spotkania ze specjalistami wspierającymi seniorów w rozwoju zainteresowań czy wiedzy, bo człowiek uczy się całe życie. Oczekiwanie na to miejsce trwało bardzo długo. Cieszymy się, że po długich, wielu latach, można powiedzieć dwóch, trzech, bo to długo trwało, cieszymy się, że będziemy mogli tutaj spotykać się, integrować, organizować zajęcia, wymieniać poglądy, wymieniać doświadczenia, spełniać swoje marzenia, pracować manualnie, cieszyć się życiem. Pani Helena obejrzała centrum jako pierwsza z przyszłych użytkowników. Przed stworzeniem tego miejsca lokalni seniorzy jasno sprecyzowali swoje oczekiwania. Teraz, po zlustrowaniu lokalu, zdaje się, że ich marzenia właśnie się spełniają. Kilka chwil wystarczyło, by można było zacząć snuć plany. Chcemy rozwijać swoje pasje, rozwijać zainteresowania, chcemy pracować z ludźmi, pomóc ludziom, wspierać im w różnych sprawach, w różnych, jakie mają problemy, żeby to rozwiązywać. Oczywiście będziemy organizować spotkania z ciekawymi ludźmi, z psychologami, z lekarzami, z leśnikami. Chcemy, żeby ci ludzie rozwijali swoje zainteresowania i jednocześnie chcieli współpracować z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, nie tylko senioralnymi, ale ze wszystkimi. Tutaj właśnie, żeby ci ludzie spotykali się, żeby mogli mieć jakieś tam zajęcia. W planach są oczywiście również nieco bardziej rozrywkowe zajęcia. Pani Helena wspomina o wieczorkach tanecznych czy klubie brydżowym, ale też, jak mówi, znajdzie się miejsce na działanie kulturalne, bo lokal wyposażony jest w pełni funkcjonalną kuchnię. Zadbano nawet o naczynia, sztućce czy takie sprzęty jak zmywarka lub lodówka. Wielkie wrażenie na seniorce zrobiły pomieszczenia, które dają odrobinę intymności. Pozwalają na rozmowę z psychologiem czy pogawędkę w mniejszym gronie. W tej chwili widzę to pierwszy raz, to miejsce. Bardzo mi się podoba. Cudowne jest. Myślę, że jest widne, słoneczne, jasne. No, a wystarczyło tylko, żeby nie trzeba było rozbudowywać, bo tak jak będzie dużo chętnych, to pewnie wybudujemy nowy jeszcze dom seniora, ale na razie jeszcze tego nie zagospodarowaliśmy. Tak mówię, tak trochę z humorem, ale cieszymy się, że mamy to miejsce. A poza tym jest bardzo przytulne, bardzo piękne, takie jasne, rozświetlające, stwarza wrażenie białości, bieli, czystości. Wszystko więc wskazuje na to, że plan założony przez augustowski ratusz ma wielkie szanse, by ziściły się założenia tej inwestycji. Augustowskie Centrum Aktywności Seniorów jest to miejsce, które ma zaktywizować naszych mieszkańców, tych najstarszych w Augustowie. To miejsce jest pierwszym tego typu obiektem w Augustowie. Chcemy, żeby ten model wypracowany wspólnie z seniorami funkcjonował w jak najlepszy sposób. Przypomnę, że ten budynek był projektowany wspólnie z seniorami, więc od początku powstania tego obiektu ta współpraca z środowiskiem seniorów augustowskich była bardzo mocna. Mamy nadzieję, że już wkrótce będzie ten obiekt żył tętnim życiem i jak największa ilość mieszkańców Augustowa będzie z tego obiektu korzystać. Obiekt będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku, ale jak zaznacza Michał Kotarski, nie ma przeszkód, by w przypadku zapotrzebowania mógł być dostępny również w weekendy. Zapowiada też otwartość na działania międzypokoleniowe. Centrum jest świetnie wyposażone. Znalazła się tutaj również dostosowana do potrzeb seniorów mini siłownia. Na ścianach zawisły olbrzymie lustra, a ogromne okna dają wrażenie przestronności. Na zewnątrz są ławeczki, altana, wygodne ciągi komunikacyjne i sporo miejsca na aktywność na świeżym powietrzu. Przypomnę, że obiekt otrzymał dofinansowanie blisko 500 000 zł z lokalnej grupy działania Kanał Augustowski, więc tutaj miasto skutecznie przystąpiło do pozyskiwania środków, aby jak najbardziej wykorzystać to miejsce. Dlatego cieszę się bardzo, że po raz kolejny wspólnie z mieszkańcami, tutaj z seniorami tym razem, taki obiekt został stworzony. Boom inwestycyjny w Augustowie trwa. Już widać pierwszą inwestycję realizowaną z projektu Olimpijski Augustów. To położony w pobliżu Urzędu Miasta pump track.
niewiele pozostało tutaj do zrobienia. Chcielibyśmy, aby ten obiekt był dostępny jak najszybciej dla naszych mieszkańców. Zresztą widzimy zainteresowanie, widzimy jak młodzież tak naprawdę spogląda z utęsknieniem w tą stronę. Piękny obiekt, jest to pump track, który ma służyć do doskonalenia jazdy rowerowej. Tak w cudzysłowie oczywiście, jest to obiekt bardzo oczekiwany przez naszych najmłodszych mieszkańców, przez nastolatków i nastolatki. Pump track to jeden z czterech elementów olimpijskiego Augustowa, projektu o olbrzymiej wartości i olbrzymim efekcie. Powstaje kompleks sportowy przy szkole podstawowej nr 3, który niedawno odwiedzaliśmy, ale też zaplanowany jest stadion. Będzie to stadion z nowoczesną nawierzchnią, stadion, który w tej centralnej części będzie pokryty murawą. Będzie to stadion, obok którego powstaną korty tenisowe, nowe, zmodernizowane korty, które będą też ze sztuczną nawierzchnią. Będzie tam zmodernizowane boisko Orlik. Cała ta infrastruktura będzie na miarę XXI wieku, bo uzdrowisko Augustów żyje sportem. Sport jest obecny w Augustowie i chcemy, żeby były warunki do kontynuowania i rozwijania sportu w Augustowie. Kolejny obiekt powstaje w pobliżu ratusza, przy ulicy Rybackiej. Ta inwestycja ma służyć przede wszystkim najmłodszym. Cel to zachęcanie do wczesnej aktywności fizycznej, budowania sprawności poprzez zabawę, ale też w dużej mierze pobudzenia wyobraźni maluchów, które już teraz z ciekawością zerkają na wyłaniającą się z ogrodzenia konstrukcję. Temat tego placu zabaw to kontynuacja naszego większego projektu, między innymi bazy sportów wodnych, która jest tu nieopodal. Ten projekt został wybrany w trybie konkursu architektonicznego i skrupulatnie kolejne elementy całego tego dużego projektu wdrażamy w życie. Ten plac zabaw jest nie tylko samym placem zabaw i tym pięknym statkiem z drewnianą elewacją, będzie też tu siłownia plenerowa, tak żeby rodzice mogli wypocząć aktywnie, patrząc na swoje dzieciaki. Sam statek będzie pełen atrakcji. Docelowo pojawią się tutaj ścianki wspinaczkowe, liny niczym na prawdziwym żaglowcu. Będzie karuzela, będą hopki, będą trampoliny, także cały ten plac zabaw będzie wyposażony w mnóstwo elementów bardzo interesujących, mam nadzieję, dla dzieci. Zdecydowana większość tego placu zabaw będzie miała nawierzchnie bezpieczne gumowe. Część nawierzchni zostaje z drobnego piasku. Wiem, że jest Pani mamą. Przyjdzie Pani tu ze swoim? No oczywiście, nawet nie ma dyskusji. Ja już tutaj przez ogrodzenie swoim dzieciom pokazywałam ten plac zabaw. To było tylko wow! Także mam nadzieję, że wszystkie mamy chętnie przyprowadzą tu swoje dzieci. Zapowiada się więc tutaj najbardziej okazały plac zabaw w mieście, na którym zarówno maluchy, jak i rodzice nie będą się nudzić. W Augustowie zmienia się właściwie cała komunikacja. Królewskie Miasto jest dzisiaj ośrodkiem uzdrowiskowym otoczonym i zawierającym piękną przyrodę, zatem wszystko, co w nim się znajduje i działa, winno być, w ocenie samorządu, jak najbardziej ekologiczne. Jednym z takich elementów jest komunikacja miejska. Dlatego już w przyszłym roku pojawią się autobusy elektryczne. Jesteśmy w trakcie realizacji kontraktu na dostawę 4 elektrycznych autobusów Solaris, łącznie z ładowarkami, z systemami ładowania, więc liczymy na to, że już, mam nadzieję, pierwszy autobus pojawi się w pierwszym kwartale. To będą autobusy elektryczne bezemisyjne. One będą poruszały się i woziły naszych mieszkańców. Będą to autobusy elektryczne. Oprócz tego chcemy też, żeby otoczenie, które i wszystkie elementy, które służą komunikacji miejskiej, się zmieniały. Mieszkańcy już zauważają, jak zmieniają się nasze wiaty przystankowe. One są bardzo nowoczesne, są bardzo klimatyczne, one są uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, więc trwa system wymiany tych wiat na te nowe. W bieżącym roku kilka takich wiat zamontowaliśmy, a kolejne są w planach, w uzgodnieniach i mam nadzieję niebawem kolejne 4 wiaty pojawią się dla naszych mieszkańców. Bardzo nowoczesne, bardzo ładne, po prostu fajne, żeby cały ten system był spójny i żeby mógł służyć lepiej naszym mieszkańcom. O ile wiaty zostały uzgodnione z konserwatorem zabytków, o tyle na wygląd autobusów wpływ mieli augustowianie. W końcu to oni będą nimi jeździć, mówi Sławomir Sieczkowski. Autobusy elektryczne będą miały takie barwy, jakie to mieszkańcy sobie zażyczyli poprzez oddanie swojego głosu w konsultacjach.
I to mieszkańcy wybrali kolor i styl, że tak powiem, kolorystyczny autobusów. I z tego się bardzo cieszymy, że to, co ma służyć mieszkańcom, czyli komunikacja, będzie w cudzysłowie spod ich ręki, tak? Ciche, wręcz bezszelestne pojazdy będą w zieleni i błękicie, czyli kolorach, jak mówi zastępca burmistrza, oddających ducha Augustowa. Zieleń i woda, jeziora i lasy. I bardzo się cieszę, że mieszkańcy ten akcent kolorystyczny właśnie wybrali.